Dzień dobry, otwieram posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku. Witam serdecznie uczestników posiedzenia, radnych, witam panów prezydentów, naczelników, dyrektorów, pracowników Urzędu Miasta i wszystkich nas obserwujących. Witam również gości, o których za chwilę. Bardzo proszę wszystkich członków komisji o potwierdzenie obecności na dzisiejszym posiedzeniu poprzez przyciśnięcie przycisku kworum na swoich urządzeniach elektronicznych. Jest z nami Ada Lewandowska, nie widzę jeszcze kworum. Roberta Wesołowskiego też nie widzę jeszcze kworum. Na razie czworo radnych ma problemy z zalogowaniem, albo w ogóle dzisiaj będą nieobecni. Natomiast na chwilę obecną mamy 8 radnych. Robert ma jakiś pewnie problem techniczny. Nie widzimy Ciebie, Robert, w systemie. Ja widzę Ciebie w wideokonferencji, a niestety nie ma przycisku kworum. O, teraz się udało. Dobrze, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w posiedzeniu udział bierze 9 radnych, więc obrady nasze są prawomocne. Teraz przyjmiemy porządek obrad. Plan pracy Państwo radni otrzymali przed tygodniem. Po otwarciu obrad i przyjęciu porządku mamy następujące punkty. Prezentacja Jarockiego Klubu Motocyklowego Black Pistons MC Viking, zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2022 rok w działach podległych komisji, wytypowanie przedstawicieli komisji do prac w zespołach, do spraw dotacji, nagród i stypendiów, podsumowanie pracy komisji za 2021 rok, propozycja do planu pracy komisji na 2020 rok. Sprawy różne i wolne wnioski oraz zakończenie obrad. Dziś chciałbym zaproponować pewne zmiany w tym porządku. W punkcie 4 mamy zaopiniowanie projektu budżetu miasta w działach podległych komisji. Proponuję wykreślenie tego punktu w takiej treści, ale tematu budżetu nie odpuścimy. Jako punkt 4 proponuję opinię komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2021-2032. Jako punkt 5 opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok. Punkt 6 opinia komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Punkt 7 opinia komisji do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku. Punkt 8 opinia komisji do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2022. Jako punkt 9 proponuję opinię komisji do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy hali sportowej. I kolejne punkty byłyby już wpisane w proponowany porządek wcześniej, czyli punkt 10 wytypowanie przedstawicieli do prac w zespołach do spraw dotacji, nagród i stypendiów. Punkt 11 podsumowanie planu pracy komisji na 2021 rok. Punkt 12 propozycje do planu pracy komisji na 2022. Punkt 13 sprawy różne wolne wnioski, a punkt 14 to będzie zakończenie obrad. Czy są jakieś inne uwagi do porządku? Nie widzę, więc proponuję przez głosowanie zatwierdzić ten porządek ze zmianami, które zostały przed chwilą zgłoszone. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 9 głosami za, jednogłośnie przyjęliśmy porządek obrad. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do realizacji tego zatwierdzonego porządku obrad. Witam serdecznie naszych gości. Są z nami pan Artur Potocki, pan Robert Szutkowski, nasi Wikingowie, przedstawiciele klubu, który działał u nas bardzo prężnie. Zresztą nie chcę ich wyręczać. Bardzo proszę o prezentację, tak żeby radni i ci wszyscy, którzy nas obserwują przez internet, bliżej poznali naszych wspaniałych motocyklistów. Witam was gorąco i oddaję głos. Prosimy tylko o mikrofon, tak? Dzień dobry.
Przepraszam, sam się mikrofon wyłącza raz na jakiś czas, nie wiem dlaczego. Także dzień dobry jeszcze raz, witam wszystkim. Jestem prezesem, prezydentem stowarzyszenia, prezydentem klubu motocyklowego Black Pistons. Dziękuję za zaproszenie i za stworzenie tej możliwości, żeby można było się tu zaprezentować, a praktycznie chyba można powiedzieć, przypomnieć wszystkim. No, parę słów, tak? Powstaliśmy w 96 roku jako stowarzyszenie, które jest zarejestrowane w sądzie od 2000 roku, gdzie nastąpiła konieczność przejścia, wpisania się do KRS-u z uwagi na zmianę przepisów prawa. Jesteśmy wpisani do tego KRS-u. Praktycznie od samego początku istnienia działamy i w porozumieniu z Urzędem Miasta. Te wszystkie imprezy, które robiliśmy do tej pory, zawsze były jakby razem robione, korzystaliśmy z pomocy Urzędu Miasta, z różnego rodzaju pomocy finansowej. Obecnie tam już od 3 czy 4 lat mamy wynajęty lokal też na bardzo dobrych zasadach, za to dziękujemy dla miasta. Myślę, że jesteśmy dosyć wiarygodni tym, co robimy do tej pory, bo przez te lata no po prostu chyba się sprawdzaliśmy. Wszystko było robione oficjalnie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, Robert, może coś też dodać? Ja jedynie chciałem dodać, że bardzo chcemy dalej działać, no ale żeby dalej działać prężnie i pokazywać się na cały świat, na całą Polskę, no potrzebujemy pomocy finansowej, bo to jest tak jakby cel tutaj naszego spotkania. Naszym największym celem jest, żeby ludzie do nas, do Ełku przyjeżdżali, motocykliści, poznawali nasze piękne miasto. No i naszym marzeniem jest, żeby no, zrobić imprezę i żeby do tej imprezy no, nie dokładać, więc chcielibyśmy się zwrócić do miasta z jakąś pomocą na nasze pomysły, jakie chcemy w mieście naszym stworzyć. Chodzi o imprezy motocyklowe, rozpoczęcie sezonu motocyklowego, jakie robimy już od 10-11 lat. No, przez pandemię, no, przez ostatnie 2 lata nie odbyło się rozpoczęcie sezonu motocyklowego, no ale chcemy, żeby to był jako stała impreza w naszym mieście, ten rozpoczęcie i zlot, który zawsze robimy w czerwcu. Okej. Okay. Ja mam pytanie właśnie, jakie to są potrzeby te finansowe, w jakim tutaj zakresie miasto mogłoby pomóc klubowi zarówno o zlot, jak i rozpoczęcie sezonu. Może powiem tylko, pewnie Robert zaraz może bardziej to przybliży, tą kwestię finansową. Ja tylko powiem, że w końcu po paru latach i jeżeli ta pandemia nam pozwoli, czy brak tej pandemii pozwoli, no chcielibyśmy zrobić tą imprezę jednak, żeby ona była w Ełku, tak, w mieście, nie gdzieś poza. Chcemy, żeby była bardziej otwarta też dla ludzi, dla zwykłych w sensie nie motocyklistów, żeby każdy mieszkaniec Ełku, ale też i turysta, który przyjedzie, mógłby to zobaczyć i w jakiejś części, w jakiś sposób w niej uczestniczyć. Więc no, wymaga to pewnego rozmachu, no a to niestety kosztuje. Rozmawialiśmy chyba rok temu, czy 2 lata temu już z panem prezydentem, ale ceny były trochę inne, był też inny czas, za późno być może się zwróciliśmy, więc może nie wiem, no Robert powie o tych pieniądzach. Naszym pomysłem jest zrobienie, przynajmniej 2 lata temu, pomysłu, żeby nasze ogólne imprezy odbywały się ostatni weekend czerwca. Oczywiście datę możemy zmienić i dostosować do planu imprez, jakie są w Ełku. 2 lata temu zaproponowaliśmy, aby na tak zwane Stare Belki, czyli Stara Plaża Miejska, tam wynająć, żeby się dogadać, żeby zrobić właśnie tam zlot. Kwoty, jakie wstępnie rozmawialiśmy z prezydentem, było około 60 tysięcy złotych netto, żeby zorganizować 3-dniową imprezę. Wiemy już na dzień dzisiejszy, że tam ta kwota troszeczkę delikatnie wzrosła z samego faktu, że no nawet inflacji, tak? Ogólnie tak, na dzień dzisiejszy kosztów takiej imprezy nie możemy 100% powiedzieć, musimy znowu zrobić całą wycenę, ale tak mniej więcej to jest ta kwota. Chodzi o czerwcową imprezę, którą chcemy zrobić w 2022, jeżeli pozwolą nam warunki. Co chcemy na tej imprezie zrobić? A więc 3 dni
trzy dni imprezy, piątek, jest to bardzo duży przegląd zespołów rockowych, taki plebiscyt muzyki rockowej i motocyklowej, ogólnie tak mówiąc. Planujemy tą imprezę na jakieś 3-4 tysiące osób, motocyklistów. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Ełku i okolicy na tę imprezę, czyli będą noclegi. Na pewno miasto zyska jako restauracje czy hotele, wiadomo, będą namioty, ale też i hotele na pewno zyskają w całym mieście. W sobotę oczywiście jakaś gwiazda, chcieliśmy na początku przedstawić AC Drinkers, bo mieliśmy pierwsze rozmowy z tym zespołem, dostaliśmy bardzo dobre warunki zagrania tego koncertu. Ogólnie razem zespołów ma wystąpić nawet 10, zaraz z przeglądem zespołów rockowych. Chcemy uzyskać pieniądze właśnie na nagrodę, na pierwsze miejsce na tym przeglądzie zespołów, drugie miejsce, trzecie miejsce nagrody, żeby ściągnąć jak najlepsze zespoły. Mamy też w planach zrobić mały pokaz, show takich stunterów motocyklowych, zaprosić Ściefanowa, uzyskaliśmy kontakt, więc zrobić taki show dla miasta. Jest dużo pomysłów, byśmy musieli to przedstawić ogólnie w piśmie, ale plan jest fajny, mamy duże zainteresowanie ludzi w Ełku, tak samo jak i radnych, bo wspomnieliśmy już te pomysły i że warto je przedstawić dla całego miasta i uzyskać te pieniądze od miasta, żeby zrobić tą imprezę, bo uważamy, że warto. No i co najważniejsze, żeby zrobić to w Ełku, a nie gdzieś w Rajgrodzie, tak jak robimy to od wielu lat poza miastem, bo nie ma warunków. A żeby zrobić w Ełku taką imprezę, no potrzebujemy większe fundusze na ochronę, na zaplecze sanitarne, no i na gwiazdę, która właśnie ma być jakby najlepsza, najlepszej jakości. Bardzo fajnie to się zapowiada wszystko. Ja tylko powiem, że takie zloty motocyklowe są bardzo widowiskowe i to nie jest tylko grupa kilkunastu osób, mieszkańców Ełku i okolicy, ale to są zloty na kilkaset maszyn i kilkaset osób towarzyszących. Jakiej frekwencji można się spodziewać chociażby na otwarciu sezonu motocyklowego czy o zlocie, o którym mówimy w tym czerwcowym? Znaczy powiem tak, jeżeli to otwarcia, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, no te otwarcia, które robiliśmy, ale były to jednodniowe tak naprawdę, czyli działy się jakby w dwóch miejscach, czyli w Stradunach i w Ełku, w Centrum Edukacji Ekologicznej połączone z tym paradnym przejazdem motocykli, no nam było od 1500 motocykli, tak? Także ludzi było jeszcze więcej, samych uczestników na motocykli, samych motocykli było 1500, niektórzy jeżdżą po dwie osoby. Do tego ludzie, którzy przyszli to wszystko zobaczyć, także można sobie wyobrazić skalę takiej imprezy. No takiego zlot, ten zlot, który chcemy zrobić, będzie na pewno dużo większy, bo będzie raz, że trwał, to nie będzie jednodniowa impreza, tylko tak jak Robert tu wspominał, od piątku do soboty, więc tych osób będzie naprawdę bardzo dużo się przewinęło, będzie przewijało przez tą imprezę. No samych uczestników to no, myślę, że spokojnie tak samo możemy liczyć. No powyżej 1000 na pewno samych motocykli, tak? Ludzie, którzy przyjadą dodatkowo albo którzy no, przyjdą to zobaczyć, czy wejdą na te koncerty i tak dalej, no to jest nawet ciężko do ocenienia, tak wszystko zależy też od właśnie od tego rozmachu, z jakim to zrobimy, tak? A rozmach zależy od środków, jakimi będziemy dysponowali. Wszystko wygląda w mojej przynajmniej opinii bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że dojdzie do skutku mimo szalejącej pandemii. Że jednak uda się zrobić, zwłaszcza ten zlot, taki trzydniowa impreza, myślę, że ściągnęłaby do nas naprawdę wielu gości i myślę, że zakochaliby się w tym mieście w myśl hasła Ełk tu wracam. Czy inni radni mają tutaj pytania do naszych gości? Możemy skorzystać z ich obecności dzisiaj na naszej komisji. Bardzo proszę, jeżeli są czy fani motoryzacji, czy rekreacji, to bardzo proszę. Nikodem Kiemic zgłasza się, bardzo proszę. Dziękuję, przepraszam, bez obrazu, bo mam jakiś problem z kamerą, nie mogę jej uruchomić. Witam serdecznie naszych gości, witam przewodniczącego i innych radnych. Ja tylko chciałem powiedzieć, że się cieszę, że na dzisiejszej komisji zawitali tacy znamienici gości, bo zawsze mieliśmy sportowców, mieliśmy osoby, które są... Dziękuję, Robercie. I cieszę się, że mamy tak aktywnych ludzi, którzy pokazują dobrą stronę pasji motocyklowej, pasji motoryzacyjnej. Rozpoczęcie sezonu, czy to Stradunach, czy w Ełku, przyciąga bardzo wielu oglądających. Dzieci z rodzicami przychodzą i pokazują tą dobrą stronę, bo
niestety w naszym społeczeństwie, mówię tu o polskim społeczeństwie, żyje przekonanie, że motocykliści to tak zwani dawcy nerek, niebezpieczni kierowcy i tego typu inne rzeczy, co absolutnie się z czym nie zgadzam. I cieszę się, że jeżeli taka akcja będzie miała możliwość realizacji w Ełku, chętnie przyłożę do tego swoją rękę, oczywiście pomocną rękę, nie będę robił przeszkód. Wiem, że teraz się mogą znaleźć przeciwnicy, bo to plaża, bo to hałas, bo mieliśmy tam jakieś wydarzenia na tej starej plaży. Ja wierzę, że tutaj tacy organizatorzy, jak tutaj mamy trzy gości, zdołają przekonać mieszkańców do tego, że nawet delikatny hałas spowoduje, że w naszym mieście będzie zdecydowanie więcej i turystów, i gości, i być może Ełk mógłby się szczycić nową imprezą spod loga motoryzacyjnego. Tego serdecznie życzę i mam nadzieję, że się uda zrealizować ten pomysł. Dziękuję, że jesteście. Panu przewodniczącemu gratuluję pomysłu i zachęcam do większej ilości tego typu zapraszania gości do naszej komisji. Ja przyłączam się do opinii kolegi Nikodema Kemicera, bo ten hałas generowany przez motocykle to wręcz przyciąga właśnie wzrok, przyciąga smartfony, bo wzloty są, czy od sezony, czy otwarcie sezonu, to widzę jakieś zainteresowanie po filmikach w internecie chociażby umieszczanych. Jest to pewna promocja i miasta również, niech to idzie w świat. Widzę, że kolejni radni mają chęć zabrać głos. Bardzo proszę, radny Idzi Podwojski. Przepraszam, że wejdę taką prośbę, żeby pan Artur wyciszył dźwięk, bo sprzężenie następuje. Dziękuję. Witam serdecznie. Oczywiście jest to bardzo dobra strona. Jestem całkowicie za takimi imprezami, za tym, nazwijmy to, no, sportem, turystyką motocyklową, ale z drugiej strony nie zgadzam się z moim przedmówcą. No, opinia jest również i zła o motocyklistach. Jeszcze raz zaznaczam, nie mówię o klubie. Są przestrzegane reguły i wszystko. Ale wiecie wszyscy Państwo, że w Ełku, nawet w godzinach nocnych, odbywają się takie rajdki motocyklowe. No niestety, motocykliści mają jednak trochę złą opinię. Mówię o jakichś indywidualnych wybrykach, bo no, linie ciągłe, szybkość, wiadomo, że na radar to się nie łapie. Tu jest bieda. Czy wobec tego jakoś klub mógłby działać, no, powiedzmy, w tworzeniu tej kultury jazdy motocyklowej? Takie jest, nie wiem, czy to jest pytanie retoryczne, ale należałoby się zastanowić, żeby uświadomić tym, jak poprzednik mój powiedział, dawcom nerek, którzy nawet w Ełku rozwijają powyżej setki na ulicach. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Dziękujemy panu radnemu. Czy może ktoś z klubu chciałby się odnieść do tych słów? Robert, poczekaj najpierw goście. No, ciężko się odnieść, tak jak pan w swojej wypowiedzi powiedział, że jest to klub, tak? Nasi ludzie na pewno tego nie robią. No, do nas może przyjść każdy, z nami współpracować, do nas, że tak powiem, zapisać się czy wstąpić. No, wtedy możemy jakoś na niego wpływać. No nie wiem, swoją postawą i swoim zachowaniem chyba my jako klub po prostu pokazujemy, jak można się zachowywać na drodze. Więc ciężko, żebyśmy tu zbawili cały świat motocyklowy. No tylko tyle, tak? No, mogę powiedzieć. Dziękuję. To ja tylko tak się wtrącę, że oczywiście chcemy zorganizować paradę na pewno przez całe miasto i to będzie ten moment, że motocykliści będą mogli w dzień z obstawą policji przyjechać Ełki, hałasować ile tylko mogą i w ten sposób się wyżyć przez jedne pół godziny, tak? Więc chcemy to udostępnić dla ełckich motocyklistów i z całej Polski. Wiemy, że też i będą z zagranicy goście na pewno. A jeżeli chodzi o hałas na samej imprezie, tylko dodam, że jest od niedaleko Caritas. Od 10 lat ponad wozimy dzieci z Caritasu. Jesteśmy przez panią Wysołowską zaproszeni do Caritasu.
I po rozmowie z nawet samą dyrektorką Caritasu dostaliśmy błogosławieństwo na tą imprezę. Powiedzieliśmy, że chcemy zrobić taką imprezę, będzie głośno. Pani dyrektor Caritasu go się uśmiechnęła i poprosiła, żeby zaprosić dzieci, dzieci z Caritasu, żeby mogły obejrzeć motocykle, więc nie będzie z tym, myślę, problemu. To tylko tak na marginesie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja powiem tylko jeszcze, że właśnie od tęczowego domu dostaliśmy taką statuetkę, jesteśmy takim przyjaciele, tak, tego tęczowego domu. I to się chwali. A teraz głos oddaję radnemu. Momencie. Okej. Oczywiście nie jestem żadnym przeciwnikiem zlotu, jest to wspaniała rzecz, wspaniała, ale może przy okazji tego zlotu, bo tam będą nie tylko różni klubowicze tych klubów motocyklowych, ale będą różnie entuzjaści jazdy motocyklowej, nazwijmy tak, znaczy niezrzeszeni. Może za wtedy jakoś tam w tych na pewno będą słowa, przemówienia, zaapelować do tych, którzy jednak trochę się nie podporządkowują temu kodeksowi ruchu drogowego, zaapelować do nich, róbcie tak jak my. O. Widzę, że klubowicze przytakują, więc pewnie wezmą tę uwagę do serca. A teraz głos oddaję radnemu Robertowi Wysołskiemu. Tak, ja oczywiście mi bardzo łatwo przychodzi zajmować przeciwne stanowisko do radnego z Baranek. I tutaj mam kilka spraw. Oczywiście do panów, jakby tak, spróbuję zbudować ten komunikat swój przynajmniej na początku, żeby on się składał z takich plusów, bo ja bardzo rozumiem waszą pasję i na poziomie pasji i tego emocjonalnego zaangażowania to was bardzo wspieram, bo wiem, że te pasje są potrzebne i że robicie wiele fajnych rzeczy i to jest okej, tylko jakby tak, ja próbuję patrzeć na EUK z takiej szerszej perspektywy, a właściwie z dwóch perspektyw. Czy my chcemy być oceniani na zewnątrz jako miasto związane z motorami, kiedy cały świat idzie, i tutaj ta druga strona, kiedy cały świat idzie w stronę ciszy, w stronę społeczeństw bez samochodów, że to wszystko jest tak projektowane, żebyśmy nie wdychali spalin, żebyśmy nie słyszeli po prostu odgłosów motorów. I to jest pytanie, to jest no po prostu, w którą stronę chce iść EUK, bo wszystkie nowoczesne samorządy już tak projektują swoje osiedla, żeby tam ten ruch motoryzacyjny się nie odbywał, żeby to można było jakoś omijać te skupiska ludzi. Także no to jest pytanie, w którą stronę ma iść EUK. I jeszcze sprawa numer dwa, która jest dla mnie no też dość ważna, bo ja pozwoliłem sobie, bo ja jako radny prowadzę pewną komunikację i kiedyś nagrałem film, w którym mówiłem o tym, że przejeżdżał głośno motor i że ten dźwięk no jednak odebrał mi poczucie jakiegoś tam komfortu i ja ten filmik nagrałem i on się przedostał do środowisk motocyklowych. Ja otrzymałem po prostu, nie wiem, tam było, wyświetlenia to były liczone w dziesiątkach tysięcy, ale ja otrzymałem chyba 300 negatywnych komentarzy z użyciem wulgaryzmów. Otrzymałem na maila po prostu komunikaty od środowiska motocyklowego, no po prostu negatywne, tam były wulgaryzmy i to się pewnie kwalifikowało do różnych rozstrzygnięć, takich powiedzmy sądowych. I no zresztą też ciągle te środowiska takie motocyklowe, już nawet nie chcę tam personalnie sięgać, bo wy pewnie mniej więcej zdajecie sobie sprawę, jak to wygląda, że to też ja jakby jestem przedmiotem ataku tych środowisk takiego dosyć regularnego, przepraszam. Bo mnie ta wypowiedź jakby angażuje, bo ona dotyczy mnie osobiście. No i powstają jakby pytania. Jeszcze raz wracam, bo też chciałbym skończyć takim pozytywnym komunikatem, że no jakby rozumiem panów pasję
rozumiem te imprezy w stradunach i tak dalej, które jednoczą tę społeczność i to jest cenne. Naprawdę to wspieram, ale też musimy znaleźć jakieś porozumienie, bo hałas, spaliny i współczesność idzie w stronę no jakby inną, nie? A poza tym, kurczę, no po prostu chcemy w mieście żyć w pewnych warunkach, a jednak z motorami jest pewien kłopot, no. Tak w dużym skrócie to, o czym mówił radny też, radny mój poprzednik. To właściwie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń, więc pozostaje mi podziękować panom za dzisiejszą wizytę na posiedzeniu Komisji Sportu i Turystyki. Dziękuję za oderwanie od obowiązków zawodowych i te pół godziny, że spędziliście z nami. Mam nadzieję, że wasze zamierzenia i plany się udadzą również z pomocą samorządu miasta. No i że będziemy się widzieć na zlotach i otwarciach sezonu, zakończeniach, wszystkich innych inicjatywach, bo Mikołajki na motorach też ostatnio były. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to też klub się angażuje w to mocno, więc za te akcje dziękuję i liczę na kolejne, myślę, że w imieniu większości przynajmniej członków naszej komisji. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Dziękuję. Za zaproszenie. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Natomiast my przejdziemy już do kolejnych punktów w naszym porządku obrad, a są to już uchwały. Uchwały najpierw tegoroczne, czyli opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2021-2032. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok. I myślę, że od razu możemy wziąć w pakiecie tych uchwał finansowych opinię komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Tam również temat, który nas interesuje, czyli hala przy ulicy Armii Krajowej, ale myślę, że najlepiej nas w temat finansowy wprowadzi pan skarbnik, którego witam serdecznie i oddaję głos. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, oczywiście ona zawiera zmiany związane ze zmianami w projekcie zmian w budżecie miasta, w związku z tym, że występuje, zmniejsza się deficyt budżetowy, dlatego też ta uchwała ma miejsce i została przygotowana, więc to są zmiany, które wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Przechodząc do zmian w budżecie miasta, tutaj jeżeli chodzi o komisję, macie państwo dwa punkty. Po pierwsze, zmiany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. I tutaj jest to kwestia przesunięcia środków w wysokości 15 tysięcy na zakup usług remontowych. Tak jak tutaj jest opisane, jest to związane z naprawą sprzętu. Natomiast drugi punkt jest to przesunięcie środków w wysokości 4000 zł na nagrody sportowe. Więc tutaj nie ma, jeżeli chodzi o w ogóle o wysokość budżetu, nie ma zwiększenia ani zmniejszenia, po prostu przesunięcia środków w planie istniejącym. Natomiast jeżeli mówimy o uchwale wydatki niewygasające, no tak jak przeważnie co roku te zadania, które mają podpisane umowy i zapewnione środki w roku bieżącym, natomiast realizacja no nie może być z różnych przyczyn wykonana w bieżącym roku. Środki te przenosi się na wydzielony rachunek i realizacja tych zadań będzie kontynuowana w roku następnym. Ostateczny termin realizacji tych zadań jest to koniec czerwca. Natomiast
No i zresztą, jeżeli chodzi o halę sportową, to ten temat był już omawiany wcześniej, że realizacja tego zadania jest przesunięta do końca bodajże maja 2022 roku. I tutaj tą uchwałą zabezpieczamy środki na realizację właśnie tego zadania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie skarbniku. Otwieram dyskusję dotyczącą spraw planowych, o których była przed chwilą mowa. Nie widzę zgłoszeń. Ja mam pytanie, może już nie do pana skarbnika, a raczej do pana dyrektora Mosiru, a propos tego ciągnika Iseki. To już jest prawie 13-letni pojazd. Nie wiem, czy do tego sprzętu nie będziemy tylko dokładać. Czy była analizowana ewentualnie sprawa zakupu nowego pojazdu zamiast tego ciągnika, no, który już uległ awarii, a pewnie nieraz jeszcze to nastąpi, jeśli chodzi o ten pojazd. Dzień dobry, witam panie przewodniczący, witam państwa. Jeżeli chodzi o ten ciągnik oraz inne urządzenia, to, że mają kilka czy też kilkanaście lat, to na pewno jest w jakiś sposób jeden też minus. Niemniej jednak są bardzo dobrze gospodarowane, więc staramy się być na bieżąco z wszystkimi wydatkami oraz z przeglądami przy tym sprzęcie. No i tak wiadomo, no, z tego co można, to zawsze ucinamy i schodzimy. No, niemniej jednak to nie jest aż tak potrzebny sprzęt, żebyśmy musieli zakupywać też nowy w tej chwili. Dlatego tak jak to też przy innym sprzęcie, czy też kosiarkach, sprzęcie specjalistycznym zostało to w jakiś sposób przesunięte na przyszłe, trochę lepsze lata. Tak samo tutaj jest z tym ciągnikiem. Bardzo dziękuję dyrektorze za odpowiedź. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie, właściwie w tych trzech punktach, więc zaopiniujemy może. Nie zmieniła się chyba obecność, jeśli chodzi o naszych radnych. Nikt nie prosi o kworum, więc od razu przejdziemy do zaopiniowania. Najpierw projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miastełku na lata 2021-2032. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jeszcze dwoje radnych nie oddało głosu. Jeszcze Ada Lewandowska. No nic, być może na chwilę nas musiała opuścić, więc skończymy głosowanie. Trzy głosy za, trzy głosy przeciw, dwa wstrzymujące się. Stwierdzam, że komisja nie podjęła opinii co do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miastełku na lata 2021-2032. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miastełku na 2021 rok. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jeszcze dwie osoby. Ada Lewandowska, Rafał Karaś. Ada zapewne ma jakiś problem, bo widzę, że na wideokonferencji jest. No tak, tablet odmawia współpracy, napisała, więc skończymy głosowanie na chwilę. Cztery głosy za, cztery wstrzymujące się. Stwierdzam, że komisja wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miastełku na 2021 rok. Widzę zgłoszenie radnego Idziego Podwojskiego. Panie radny, chciałby pan zabrać głos w tym punkcie? Tak, troszeczkę to już musztarda po obiedzie, dlatego wstrzymałem się, bo chciałem się spytać, żeby było potwierdzenie, że głosujemy spraw dotyczących komisji zmiany w budżecie. No, ale wcześniej nie uzyskałem głosu, więc... Tak, ja bardzo przepraszam panie radny, ja powinienem oczywiście dopowiedzieć, że opiniujemy sprawy, które są we właściwości i te działy, które są we właściwości naszej komisji. Tak, jeśli chodzi o WPF-kę, jak i zmiany w budżecie. A teraz przejdziemy już do zaopiniowania
kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Tam mamy punkt dotyczący hali byłej sportowej przy ulicy Armii Krajowej i to również bardzo proszę o zaopiniowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pana zapewne ma problem, Robert Wesołowski. Kończymy głosowanie. 6 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że komisja wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Teraz przejdziemy do tematów przyszłościowych, a więc wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku i budżetu miasta Ełku na rok 2022. Myślę, że już nasi radni i członkowie komisji mieli czas wystarczająco przez miesiąc, aby zapoznać się ze sprawami, jeśli chodzi o właśnie naszą komisję, więc może już nie będziemy robić wprowadzenia, bo takowe poczyniliśmy na poprzedniej komisji, a przejdziemy do pytań, jeśli takowe oczywiście będą. Wtedy łatwiej nam będzie się do tego odnieść. Pan skarbnik jest przygotowany, myślę, że pan prezydent również. Więc pytam radnych, czy mają jakieś pytania co do kwestii budżetowych przyszłorocznych. Nie widzę takich pytań, więc wszystko jasne chyba jest, więc możemy zaopiniować poszczególne projekty, a więc najpierw uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią do przedłożonego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ada Lewandowska zapewne ma dalej problem, więc musimy zakończyć głosowanie. 3 głosy za, 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Ełku na rok 2022. I bardzo proszę o głosowanie, kto jest za pozytywną opinią tego projektu, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał. Niestety dalej nic ładu, więc kończymy. 3 głosy za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się. W tym wypadku Komisja Sportu i Turystyki wydała opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Ełku na rok 2022. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Nie przekazał, czy dotyczące budżetu całego, czy tylko działów? Tak. Do oczywiście działów, które są w naszej gestii. Sport, turystyka, rekreacja. Te tematy żeśmy zaopiniowali teraz. I przechodzimy do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy hali sportowej. Państwo radni otrzymali i projekt uchwały, i wniosek, który złożył Klub Radnych Rady Miasta Ełku, Koalicja Obywatelska i Lewica. Chodzi o obiekt położony przy ulicy Armii Krajowej 16, była hala sportowa. Obecnie już nie pełni takiej funkcji, ale myślę, że nie będę wyręczał wnioskodawców. Jest Irek Dzienisiewicz. Bardzo proszę, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, szanowni prezydenci. To jest wniosek, który tak naprawdę złożyło Towarzystwo Miłośników Ełku. Grupa Ełczan, która do nas się zwróciła z prośbą o przeprowadzenie tego projektu przez posiedzenie i komisji, i sesji Rady Miasta. Tutaj na wstępie szczególne podziękowania dla Zbigniewa Chromowicza, Stefana Marcinkiewicza. To oni wykonali jako Towarzystwo Miłośników Ełku całą pracę, czyli zdobyli zgodę zgodę syna pana Leszka Bożyńskiego, przygotowali stosowne uzasadnienie. My tylko przygotowaliśmy uchwałę od strony technicznej. Ale przechodząc do rzeczy. Mamy w Ełku w historii naszego miasta
różne wybitne osoby, które akurat w sporcie zrobiły bardzo duże kariery. Mamy uczestnika piłkarskiego mundialu Andrzeja Zgutczyńskiego. Mamy byłą gwiazdę kolarstwa, także światowego, uczestnika Tour de France, zwycięzca Tour de Pologne Cezarego Zanane. Mamy nawet człowieka, który dwukrotnie uczestniczył w największym święcie sportu, czyli w Igrzyskach Olimpijskich, Sebastiana Kosiorka. Młodzi bracia Kolendowie piszą wspaniałą historię obecnie polskiej koszykówki jako reprezentanci naszego kraju. Ale mamy jedną szczególną osobę, osobę, która osiągnęła rzeczy najwyższe, a mianowicie brała nie tylko dwa razy udział w Igrzyskach Olimpijskich, ale dwukrotnie zdobywała na tych igrzyskach brązowy medal. Mowa tu oczywiście o Leszku Błażyńskim. I bełczanie, miłośnicy Ełku, ale też kibice postanowili uhonorować tą szczególną osobę, chyba najwybitniejszego w historii naszego miasta sportowca, w sposób taki, na jaki zasługuje. Skoro był bokserem, skoro w boksie zdobywał laury i rozsławiał nasz kraj, także nasze miasto, to żaden inny obiekt, jak była hala bokserska, nie zasługuje tak bardzo na to, żeby być nazwanym jego imieniem. I dlatego przygotowany został projekt, żeby nadać imię hali sportowej bądź hali imieniem Leszka Błażyńskiego. Ten obiekt jest w tej chwili przebudowany, odnawiany. W przyszłym roku, mam nadzieję, dojdzie do jego otwarcia. I to on, naszym zdaniem, powinien być honorowany właśnie w taki sposób. Leszek Błażyński powinien być patronem tego obiektu. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. O głos prosi w tym punkcie Rafał Karaś. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Witam wszystkich. Szanowni państwo, ja bardzo króciutko. Chciałem pogratulować i podziękować kolegom tu z Lewicy za wzięcie pod pilotaż tego projektu. Przede wszystkim dziękuję także dla Towarzystwa Miłośników Ełku, bo ponieważ osoba jest zacna i godna. Szanowni państwo, zabrałem głos, ponieważ chciałem też rozwinąć trochę tą myśl, a mianowicie, jeżeli mówimy o tej hali, no myślę, że warto byłoby wykorzystać postać ełckich sportowców i postać pana Leszka czy innych osób do tego, aby w tym nowym obiekcie takie miejsce pamięci mogło powstać. Wiele już mamy miejsc do spotkań, wiele miejsc takich, można powiedzieć, kulturalnych, natomiast fajnie by było, żeby w te miejsca także wpisywać też postać i taki element historyczny tego typu obiektach. Dziękuję serdecznie, gratuluję wszystkim i dziękuję uprzejmie jeszcze raz. Bardzo dziękuję, panie radny. Myślę, że bez wątpienia Leszek Błażyński jest postacią zasługującą na upamiętnienie w naszym mieście. Zresztą chyba jego podobizna czy jego zdjęcie będzie umieszczone na właśnie tym obiekcie, o którym mówimy. Ja za chwilę wspomnę o opinii prawnej do tego projektu, ale wcześniej o głos prosił pan prezydent Artur Urbański. Bardzo serdecznie witam i bardzo proszę. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry paniom i panom radnym. Proszę państwa, ja tylko bardzo króciutko w tej nazwie, jak najbardziej Leszek Błażyński, natomiast chodzi mi tutaj o to, aby po prostu była to hala imienia Leszka Błażyńskiego, nie hala sportowa, bo w zamierzeniach naszych jest, aby ta hala była multi jakby funkcyjna, przeznaczona do różnego rodzaju aktywności, a więc hala imienia. Dziękuję. Ad vocem radny Ireneusz Dzięsiewicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, tę kwestię już na konwencie sygnalizował zastępca prezydenta, pan Artur Urbański. Oczywiście już wtedy jako jeden z wnioskodawców zareagowałem pozytywnie na to. Skonsultowałem się już z kilkoma innymi osobami związanymi z tą sprawą. Tak, oczywiście hala będzie obiektem w tej chwili wielofunkcyjnym, nie tylko sportowym, więc uproszczenie nazwy do hala imieniem Leszka Błażyńskiego jest w tym momencie autopoprawką wnioskodawcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie radny. W ogóle myślę, że można zmienić tytuł
i uchwały, i również w paragrafie pierwszym, ale to za chwilę. Najpierw wspomniałem o tym, że opinia prawna do tego projektu uchwały nadeszła 5 minut właściwie, czy kilkanaście przed rozpoczęciem naszego posiedzenia. Nie wiem, czy już panie i panowie radni otrzymali to na swoje skrzynki. Nie będę może całego stanu prawnego tutaj przybliżał, ale z wniosków chociażby po przeprowadzeniu oceny formalno-prawnej projekt uchwały należy uzupełnić. To jest sporządzić uzasadnienie projektu uchwały, ponieważ z uwagi na fakt, że radni podejmują własną inicjatywę układowczą, to powinni przedłożyć także autorskie uzasadnienie tego projektu, a w tym wniosku i projekcie uchwały tego uzasadnienia brakuje, więc kilka zdań przynajmniej z tego wniosku Towarzystwa Miłośników Ełku powinno się znaleźć, to tak od strony prawnej. Pan adwokat tutaj napisał, co ponadto należy załączyć do projektu uchwały graficzne usytuowanie hali, a więc tutaj, gdzie się ten obiekt znajduje, jest taka mapka przy każdym zresztą nadaniu nazwy rondu czy ulicy, również taką mapkę musimy dołączać i myślę, że tutaj klub również taką mapę za pośrednictwem wydziału naszego dołączy. I jeszcze jest kwestia zmiany w podstawie prawnej. Jednostkę redakcyjną z artykułu 7 ust. 1 punkt 10 zamienić na artykuł 7 ust. 1 punkt 9, czyli chodzi nie o kulturę fizyczną, a o kulturę, bo upamiętniamy tutaj no już nieżyjącego naszego sportowca, czyli takie trzy uwagi biuro prawne naszego urzędu miało. Pewnie się do tego odniesie tak. Irek Dzienisiewicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, oczywiście to, co przedstawiło Towarzystwo Miłośników Ełku, to po prostu zmienimy je, jeżeli trzeba nam uzasadnienie, podpiszemy kol i od cała logika. Natomiast, no, przepraszam bardzo, prosiłbym, żeby Urząd Miasta po prostu tą mapkę przygotował. No, skoro mówimy o jakiejś współpracy, to myślę, że czym prędzej taka mapka powinna zostać załączona i moglibyśmy spokojnie to procedować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze uściślimy, jaka jest autopoprawka wnioskodawców. Czy pozostaje hala bez słowa sportowej, czy po prostu nazwiemy to w sprawie nadania nazwy obiektowi, więc obiektowi zlokalizowanemu na działce nadajemy nazwę imienia Leszka Błażyńskiego. Może tak będzie jeszcze bezpieczniej, ale to już zostawiam kwestii wnioskodawców. Jeżeli formuła obiektowi będzie właściwa, a później zostanie tylko, nie wiem, nazwana to hala, to nie ma problemu. Chodzi bardziej o to, czy nie dojdzie do sytuacji, że musi być pełna nazwa, czyli hala imieniem Leszka Błażyńskiego. Nie chciałbym, żeby się okazało, że później ta uchwała zostanie uchylona. Więc jeżeli jest to zgodne z prawem i radca prawny bądź adwokat to zatwierdza, to nie mamy nic przeciwko. Natomiast chcę wiedzieć, czy taka formuła będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Być może dla bezpieczeństwa, żeby ta uchwała nie została uchylona, lepiej zastosować nazwę, o której wspominał zastępca prezydenta, czyli hala imieniem Leszka Błażyńskiego. Dziękuję. Dobrze, to zrobimy tak, że zaopiniujemy dzisiaj halę. Jak będzie trzeba zmienić na obiekt na przykład, to myślę, że do sesji również wnioskodawcy taką autopoprawkę przygotują i będziemy już właściwą nazwę i właściwemu obiektowi lub hali nadawać imię Leszka Błażyńskiego. Proponuję więc zaopiniować ten projekt uchwały, bo nie widzę więcej głosów, w sprawie nadania nazwy hali bez słowa sportowe, więc i w tytule, i w paragrafie pierwszym bez tego dodatku sportowego. Kto z Państwa radnych jest, a jeszcze zapiszemy tą zmianę, o której mówił radny Dzienisiewicz.
Bardzo proszę o wyrażenie swojej opinii. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie. 8 głosami za. Jednogłośnie Komisja Sportu i Turystyki zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku. Jest to wytypowanie przedstawicieli komisji do prac w zespołach do spraw dotacji, nagród i stypendiów. Otrzymaliśmy 2 pisma od pana prezydenta. Na początku, w związku z paragrafem 4 ustęp 1 punkt 5 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku nadanego zarządzeniem nr 537/2020 prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 lipca 2020 roku, zwracam się z prośbą o wytypowanie 3 przedstawicieli Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku do prac w zespole do spraw stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, którego obrady zaplanowano na 2022 rok. Przypomnę, że w tym roku, które się kończy, w tej komisji pracowali radni Rafał Karaś, Adela Lewandowska i Michał Tyszkiewicz. Bardzo proszę o zgłaszanie chętnych do pracy w tej komisji. Nie widzę zgłoszeń, więc ja może zaproponuję. O, jest Andrzej Suryn, zgłasza. Bardzo proszę. Andrzej, oddaj głos. Dziękuję panie przewodniczący. Myślę, że pewnie tą samą propozycję pan przewodniczący chciał złożyć, że myślę, że te osoby, jeżeli wyrażą zgodę, które są, myślę, że mogłyby pozostać dalej w tej komisji, jeżeli jest taka, chciałbym zgłosić taką propozycję. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc zapytam, którzy pracowali w tej komisji, Ada Lewandowska, czy wyraża chęć pracy dalej? Tak, wyrażam. Słychać mnie, mam nadzieję. Tak, słychać, dziękuję. I radny Rafał Karaś, czy wyraża zgodę? Tak, panie przewodniczący, wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Ja również wyrażam taką zgodę, więc przegłosujemy 3 przedstawicieli komisji w osobach Rafał Karaś, Ada Lewandowska, Michał Tyszkiewicz. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ada nie może głosować, więc kończymy głosowanie, bo coś ma z tabletem. 6 głosów za, 2 wstrzymujących. Stwierdzam, że wytypowaliśmy 3 przedstawicieli. I jeszcze jedno pismo. W oparciu o paragraf 2 warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w mieście Ełku jako zadania własnego gminy, w tym udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 88815, Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku. Uprzejmie proszę o wytypowanie 2 członków Komisji Sportu i Turystyki do prac w komisji opiniującej złożone wnioski. Tu, jak dobrze pamiętam, również Ada Lewandowska i Rafał Karaś pracowali, więc myślę, że możemy te 2 kandydatury przegłosować. Ale jeszcze raz zapytam o zgodę. Ada Lewandowska? Tak, wyrażam zgodę. Rafał Karaś? Tak, wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję, więc przegłosujmy 2 naszych przedstawicieli do pracy również w tej komisji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Irek Dzienisiewicz. Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. 7 głosów za, 1 wstrzymujący. Komisja wytypowała 2 przedstawicieli do prac w tej komisji. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku. Podsumowanie pracy komisji za mijający 2021 rok. Ja chciałbym serdecznie podziękować i państwu radnym, wszystkim członkom Komisji Sportu i Turystyki za pracę w ubiegłym roku. Myślę, że ta aktywność i te dyskusje na posiedzeniach komisji mogę wyróżnić i podziękować za to. Oczywiście zdalne posiedzenia są jakimś takim pewnym utrudnieniem, ale nie ma to jak spotkanie na żywo, ale mam wrażenie, że właśnie i dyskusje wtedy
jak możemy się spotkać twarzą w twarz, są jednak lepsze. Póki co musimy obradować online. Informuję, że niemal 100% zrealizowaliśmy w tym roku. Zresztą wykażemy to w sprawozdaniu z prac komisji za bieżący rok. Udało nam się kilka razy zaprosić przedstawicieli klubów, stowarzyszeń i fundacji, które działają w sferze sportu, turystyki i rekreacji w naszym mieście. Dzisiaj był tego przykład. Na pewno poruszyliśmy szereg tematów, w tym nowych, jeśli chodzi o dziedzinę właśnie tę sferę naszego życia mieszkańców. Dziękuję radnym, władzom miasta, szefom poszczególnych jednostek, pracownikom urzędu również. Czy są jakieś głosy w tym punkcie? Nie widzę, więc przejdziemy do kolejnego punktu. Jest to propozycje, są to propozycje do planu pracy Komisji na 2022 rok. Ramowego planu Państwu jeszcze nie przedstawiłem, ale myślę, że na początku roku taką koncepcję otrzymacie, ale może już dzisiaj są jakieś propozycje, które moglibyśmy uwzględnić w planie przyszłorocznej pracy, to bardzo proszę. Nie widzę na tę chwilę zgłoszeń, ok, ale a jest radny Idzi Podwojski, bardzo proszę panie radny. Przepraszam, wcisnęło się niechcąco ad vocem, ale chodzi o propozycję do planu pracy. Myślę, że powinniśmy w przyszłym roku wrócić w ramach, powiedzmy, działu turystyka sprawę zamku. A już co jak, to polecam, co tam pan przewodniczący. Bardzo dziękuję panie radny. Zapisałem temat zamku i myślę, że w planie pracy pojawi się. W jakiej formule to też jeszcze zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś uwagi do planu pracy przyszłorocznego? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego już punktu. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy są jakieś sprawy, które chcecie poruszyć na naszej komisji? Ireneusz Dzieniesiewicz, bardzo proszę, oddaję głos. Spróbuję się zalogować do wideo, bo coś nie wychodzi. Widzę, że wśród gości dzisiejszego posiedzenia komisji jest dyrektor muzeum, pan Rafał Żytyniec. Mam w związku z tym takie pytanie do pana dyrektora. Niedawno dosyć szeroka akcja w mediach społecznościowych dotycząca odnowionej karety. Chciałbym się dowiedzieć, ile zapłaciło miasto za tą karetę, ile kosztowała ta cała renowacja i jaki był podział tych środków, ile stanowiły pieniądze pozyskane z zewnątrz, a ile dołożyliśmy z naszego miejskiego budżetu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy pan dyrektor jest z nami obecny? Jeśli tak, to bardzo proszę o zabranie głosu i odniesienie się do tematu karety. Chwileczkę, mikrofon mam, tylko muszę udostępnić głosu, siebie. Na... Elegancko. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o karetę, to tak, jest to bardzo cenny obiekt w naszej kolekcji. Remont karety został wykonany ze środków Ministerstwa Kultury głównie. To była dotacja ponad 200 tysięcy złotych, prawda? Zakończyliśmy ją, jest u nas, można ją zwiedzać w lokomotywowni. Docelowo chcielibyśmy ją też wyeksponować w jakimś takim odpowiednim i godnym miejscu. Wkład własny, który musieliśmy do tej karety włożyć, to jest 140 tysięcy obliczone na 2 lata. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Myślę, że satysfakcjonuje pana radnego. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? Radny Idzi Podwojski, bardzo proszę. To prawda, pytanie zgłaszam w ramach Komisji Sportu i Turystyki, ale mam pytanie do pana prezydenta. Jako, że nie jestem członkiem Komisji Budżetowej, chciałem się zapytać, czy bo wiem, że jest prośba policji odnośnie tam pomocy w zagospodarowaniu, nazwijmy to, zaplecza komendy policji. Czy taka prośba zostanie uwzględniona
w przyszłorocznym budżecie. Dziękuję bardzo panu radnemu za to pytanie. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Tak, rzeczywiście komendant z takim wnioskiem się do nas zgłosił. Ja nie wiem, czy ten wniosek wpłynął na piśmie, bo na pewno rozmawialiśmy o tym. To jest związane z potrzebą zagospodarowania terenu za komendą, taki plac spotkań, plac, można powiedzieć, defilad. Natomiast no, nie umiem powiedzieć dzisiaj, czy będziemy tutaj mogli wesprzeć to przedsięwzięcie. Chodziłoby tutaj o jakąś taką rozbiórkową kostkę, która mogłaby tam posłużyć do utwardzenia tej powierzchni. Tak jak powiedziałem, no, czekamy, aż to wpłynie na piśmie, bo wydaje mi się, że nie ma takiego pisma jeszcze. No i w miarę jakby ewentualnie pojawiały się takie możliwości, będziemy zastanawiali się nad tym wsparciem. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu, a ostatniego, jest to zakończenie obrad. Dziękuję paniom i panom radnym, którzy wzięli udział w dzisiejszej komisji, gościom naszym, obsłudze również i życzę wszystkim wesołych świąt, bo jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami. Do zobaczenia w nowym, mamy nadzieję, lepszym roku 2022. Do